proszę Państwa, w takiej chwili jest się szczęśliwym prezydentem szczęśliwego państwa. I szalenie się cieszę, że możemy tą wielką radość przeżywać razem. To naprawdę wielki sukces. Chyba po 40 latach ponownie Polska jest mistrzem świata w piłce siatkowej. Dziękuję wszystkim. Dziękuję i pozdrawiam najserdeczniej przede wszystkim naszych piłkarzy, ale dziękuję i pozdrawiam wszystkich wspaniałych polskich kibiców i tych, tutaj w katowickim spotku, dookoła wielu, wielu strefach kibica, wielu polskich miast i chyba grubym milionom zgromadzonym przed telewizorami. Słyszy pan, panie prezydencie, to jest feta na cześć naszych siatkarzy, pan też jest głównym, honorowym patronem tych mistrzostw. Myślę, że kibice dadzą nam za chwilkę coś powiedzieć. Pan dotrzymał słowa, panie prezydencie. Będąc na pierwszym meczu z Serbią, powiedział pan, jeśli oni będą grali w finale w spotku, przyjeżdżam. Ja widziałem, jak pan żywiołowo reagował na trybunach. Czy mogę pokusić się o stwierdzenie, że siatkówka zawróciła panu w głowie? To jest wspaniały sport i właśnie to jest wspaniały klimat tworzony przez naprawdę niezwykłych kibiców. Chciałem, korzystając z okazji, podziękować Telewizji Polsat i panu Piotrowi Solorzowi za to, że umożliwili to, że tyle milionów polskich kibiców mogło dzisiaj oglądać zwycięstwo Polski w piłce siatkowej. Panie prezydencie,